Dzień dobry Państwu, nazywam się Piotr Kaczmarek i będę miał przyjemność dzisiaj poprowadzić webinarium pod tytułem Monitoring i Indykacja jako najważniejszy czynnik wpływający na płynność finansową. Widzę, że już wszyscy się zalogowali, więc możemy powoli zaczynać. Państwo podczas prowadzenia webinarium mogą zadawać mi pytania. Moi koledzy będą mi te pytania tutaj wyświetlali, abym mógł je na bieżąco, na, na bieżąco na te pytania odpowiadać. Pytania, które będą wykraczały poza zakres webinarium, które chcę tutaj przeprowadzić, będziemy odpowiadali po webinarium, Bądź po zakończonym webinarium odpowiemy dla Państwa mailowo. Tak więc zaczynajmy. Na początku chciałem powiedzieć kilka słów na temat opóźnień w płynności finansowej, którą w Polsce niestety bardzo często się zdarza. Prawie każde przedsiębiorstwo spotkało się z tym, że klienci płacą nam rzeczywiście po terminie. Ten problem jest widoczny cały czas na naszym rynku. W związku z tym yy, przedsiębiorca często podejmują różne działania, które mają pomóc im przewidzieć tą płynność finansową. Oczywiście, żeby to przewidzieć, to często bardzo yy, tutaj weryfikujemy, jaki jest cash flow naszego przedsiębiorstwa, jakie, yy, jakie tutaj problemy mogą on powodować. Czym jest cashflow? Na pewno, praktycy, którzy oglądają to webinarium, na pewno o tym wiedzą. Cashflow to jest po prostu zdolność przedsiębiorstwa do realizowania swoich bieżących zobowiązań. Te zobowiązania oczywiście mogą być związane z dostawcami, mogą być również związane z wynagrodzeniami dla pracowników. Brak płynności finansowej może mieć tutaj bardzo duże konsekwencje. Może powodować to zmniejszeniem rabatów u dostawców, czyli zwiększeniem oczywiście kosztów produkcji. Może nawet powodować blokowaniem dostaw u dostawców, co może zablokować nasz biznes. Problemy finansowe wpływają również na pracowników. Brak wynagrodzeń dla pracowników może spowodować spadek ich motywacji co może się wiązać oczywiście ze spadkiem jakości produkcji i oczywiście większymi kosztami jednostkowymi dotyczącymi produkcji. Cashflow, najczęstszą miarą dostosowania cashflow są wskaźniki płynności. Najbardziej znanym wskaźnikiem jest oczywiście wskaźnik DSO, (Days Sales Outstanding. Jednak on, jako praktycy na pewno Państwo wiedzą, wiąże się z wieloma problemami z jego kalkulacją. Oczywiście jest wiele metodologii liczenia tego wskaźnika. Przez to nigdy nie jesteśmy pewni, czy wyliczenia, które uzyskujemy, rzeczywiście odpowiadają yy, 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 sytuacji, której tutaj oczekujemy. Kolejnym problemem jest, że ten wskaźnik nigdy nie uwzględnia sezonowości, yy, która w każdej firmie w jakiś sposób się zdarza. W dalszej części prezentacji postaram się Państwu zaprezentować, jakie mamy tutaj rozwiązanie, naliczenie wskaźnika płynności, yy, który oczywiście w bardzo prosty sposób przekłada się. Yy, na płynność finansową i na możliwość e, obliczenia płynności finansowej. E, wracając z naszego cashflow, e, każde prawie przedsiębiorstwo spotkało się w swojej historii z problemem spójności z finansową. W takich sytuacjach bardzo często e, szefowie postanawiają zwiększyć sprzedaż, dadają dodatkowe zasoby, czy to zasoby związane z dodatkowymi e, siłami sprzedaży, czy z możliwością udzielania bardziej agresywnej polityki sprzedaży, dodatkowe rabaty, dodatkowe konferencje, być może dodatkowe promocje. Taka sytuacja bardzo często zwiększa sprzedaż i dzięki temu przedsiębiorstwa zyskują rzeczywiście zwiększoną sprzedaż, jednak marża, marża maleje. Więc wynik finansowy wcale nam się nie zwiększa. Mamy większą sprzedaż, niestety marża jest dokładnie ta sama i nie wpływa to pozytywnie na nasz cashflow. Kolejnym elementem, który przedsiębiorstwa często bardzo podejmują podczas, podczas akcji poprawy płynności finansowej jest oczywiście cięcie kosztów. Cięcie kosztów odbywa się przez zmianę dostawców bądź negocjacje warunków z dostawcami, być może zmiany półproduktów, które stosujemy. Wiąże to się oczywiście z tym, że takie zmiany powodują, że mamy zmniejszoną jakość produkcji, być może więcej odrzutów produkcyjnych albo jakość naszego produktu spada, w związku z tym jakość wyrobu dla klienta również spada. Cięcie kosztów często odbywa się również przez redukcjach w kadrze. Wiąże to się oczywiście że ze zmianą jakości produkcji, ponieważ mniej osób musi wykonać dokładnie tą samą pracę w tym samym czasie. Może to się oczywiście wiązać również ze zmniejszeniem jakości produkcji, znowu większymi odrzutami i znowu mniejszą marżą jednostkową. Więc te dwa elementy, czyli podniesienie sprzedaży, agresywną polityką sprzedaży bądź cięcie kosztów może bardzo negatywnie wpłynąć na nasze przedsiębiorstwo i de facto nie doprowadzić do poprawy polityki, do poprawy naszego cash flow. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, że na nasz cashflow wpływają pieniądze, które są w rynku. Czyli pieniądze, które rzeczywiście nasi kontrahenci mają w kredycie kupieckim, którzy w czasie powinni nam te pieniądze, te pieniądze do nas powinny spływać. Bardzo często w przypadku problemów płynnościowych firmy stosują jakieś rozwiązania docelowe. Więcej kontaktu z klientem, większy nacisk na klienta. Może to doprowadzić do tego, że klienci będą się odwracali od przedsiębiorstwa, będą zmniejszali zamówienia, bądź szukaj innych dostawców, którzy rzeczywiście zapewnią im wymagane terminy płatności wedle ich modelu biznesowego, który oni stosują. Jednak należy pamiętać, że zmiana polityki dotyczącej zarządzania należnościami powinna być to akcja długofalowa. Rzeczywiście terminy płatności, jeżeli chcemy zmienić, powinny być to wykonywane długofalowo, polityka powinna być przemyślana, e, przemyślana i zastosowana rzeczywiście w długim okresie czasu. Wykres, który tutaj Państwo widzą, jest to wykres przedstawiający sytuację. Zielonym kolorem oznaczona jest sytuacja standardowa w przedsiębiorstwie kiedy spływ należności był o 20% dłuższy niż w wypadku wykresu ciemnozielonego, gdzie udało się zoptymalizować spływ rotacji należności o 20%. Jakie to poniosło konsekwencje? Konsekwencje, jakie tutaj widzimy, to rzeczywiście wzrost kapitału pracującego czyli środków pieniężnych, które przedsiębiorstwo miało dostępne. Ten wzrost jest nawet o 30% w wypadku jedynie 20% przesunięcia terminu płatności, czyli opóźnienie zmalało o 20%, a wzrost kapitału wzrósł aż o 30%. Dobrym tutaj przykładem tego wykresu jest jeden z projektów, w którym miałem, brać udział. miałem przyjemność brać udział. Projekt dotyczył stworzenia biznesplanu dla klienta, biznesplanu inwestycyjnego na kredyt inwestycyjny, który miał być związany z zbudowaniem nowej linii produkcyjnej. Klient podjął decyzję o zwiększeniu produkcji, chciał wziąć kredyt na to i postanowił wynająć konsultantów do stworzenia tego biznesplanu. Jednak po analizie sytuacji przedsiębiorstwa o, okazało się jednoznacznie, że klient stosował zbyt długie terminy płatności, terminy płatności o wiele dłuższe niż stosowała konkurencja oraz terminy płatności, których nawet klienci nie oczekiwali. Yy, zmiana polityki sprzedaży, którą zasugerowaliśmy dla klienta, yy, doprowadziła do sytuacji, że klient miał tyle środków yy, pieniężnych własnych, że nie musiał stosować kredytu i wystarczyło to w ciągu kwartału zmienić politykę sprzedaży, wprowadzić tą politykę, wdrożyć i dzięki temu klient. Mógł sfinansować tę inwestycję z własnych środków. Czyli można powiedzieć, że bieżąca płynność finansowa może również wpływać na e, projekty inwestycyjne. Oczywiście, myśląc o e, płynności finansowej, myśląc o działaniach windykacyjnych i działaniach monitoringu, e, trzeba uwzględnić indywidualne e, cechy przedsiębiorstwa, modelu biznesowego oraz marży, e, które tutaj przedsiębiorstwo posiada. W niektórych sytuacjach Prowadzenie nawet bardzo dobrej polityki zarządzania należnościami, jeżeli nie dostosujemy jej do rynku, do tego, czego klienci oczekują od nas, do tego, czego rynek oczekuje, jakie ma procesy biznesowe u siebie, może nie przynieść nam określonego skutku. W wypadku sprzedaży produktów wysokomarżowych bardzo często jesteśmy w stanie zastosować dłuższe terminy płatności, a niekoniecznie naciskać na klientów, żeby wypełniali naszą politykę sprzedaży. Takie rozwiązanie oczywiście będzie dla nas tańsze, a dla klienta wygodniejsze i będzie powodowało lepszą relację pomiędzy firmem a klientami. Jeżeli, oczywiście, po naszej analizie dojdziemy do wniosku, że powinniśmy zająć się nową polityką windykacji i zarządzania należnościami, trzeba oczywiście ten proces rozpocząć w całej firmie. W te działania powinny być zaangażowane nie tylko dział windykacji, który oczywiście bezpośrednio odpowiada za działania operacyjne, ale na pewno może być to dział księgowości, który odpowiada za rozliczenia i dostarczanie informacji do działów windykacyjnych. Może być to dział kontrolingu, zarząd, no i oczywiście dział sprzedaży, czyli dział, który de facto będzie odbiorcą tej polityki, o czym wspomnę troszeczkę później. Jeżeli uda nam się zebrać zespół projektowy, pierwszym elementem, który musimy zweryfikować, to jest ustalenie celów, które chcemy osiągnąć. Czyli zgodnie z tą prezentacją powinniśmy określić sobie, o ile chcemy podnieść nasz poziom środków pracujących, o ile chcemy obniżyć średni termin płatności naszych klientów. Kiedy określimy sobie te wszystkie szczegóły, możemy zacząć budować regulamin kredytu kupieckiego. Regulamin kredytu kupieckiego, poza oczywiście określeniem polityki zarządzania należnościami, będzie również określał elementy dotyczące ryzyka współpracy oraz doboru klientów, doboru powiedzmy limitów kredytowych stosowanych dla klientów. Z tak przygotowaną wiedzą y, możemy przejść do kolejnego według mnie najważniejszego działania, czyli podziału klientów na klasy. Y, naszym zdaniem, y, wprowadzając nową politykę zarządzania należnościami, powinniśmy klientów podzielić na podgrupy. Y, możemy zastosować tutaj różne wskaźniki do podziału na tych po, podgrupy. Najprostszym jest oczywiście wskaźnik dotyczący obrotu, chociażby. I klientów możemy podzielić na klientów y, strategicznych, na klientów standardowych i na klientów małych. Taki podział może dać nam inne procesy dotyczące współpracy z tym klientem. W przypadku klientów strategicznych będziemy kontaktowali się z klientami telefonicznie, będziemy nastawieni na kontakt osobisty. W przypadku klientów, powiedzmy, małych ten kontakt może być automatyczny. Mogą być to SMS-y, mogą być to maile. Jeżeli mamy tak przygotowany podział klientów, kolejnym elementem, na którym musimy się skupić, są to role poszczególnych dział przedsiębiorstwa w tym procesie. Y, oczywiście działania windykacyjne na pewno będzie prowadził dział windykacji, który jest częścią bardzo często y, działu księgowego, ale w procesach dotyczących monitoringu, czyli w y, procesie, który y, odbywa się przed terminem płatności, kiedy klienta informujemy o tym, y, że, ma, że należność powstała, y, staramy się ustalić, czy wszystkie dokumenty, y, które powodują, że należność jest wymagalna, zostały y, dostarczone, czy dostawa naszego towaru do klienta jest zgodna y, z jego zamówieniem. W tym, w tym pierwszym etapie dobrą praktyką jest, aby byli zaangażowani handlowcy, ponieważ to oni mają bezpośredni kontakt z klientem, a na tym etapie jeszcze nie oczekujemy od klienta realizacji płatności i możemy zachować cały czas dobre relacje, co bardzo jest ważne w sprzedaży, kiedy sprzedawcy mają bardzo często relację osobistą z klientem. Jeżeli już te role w całym tym dziale podzielimy, pomiędzy powiedzmy dział handlowy, dział windykacji, księgowość, może dział logistyczny w przypadku, kiedy rzeczywiście te dostawy są duże, możemy przystąpić do planowania działań w poszczególnych procesach. Tak jak wspomniałem wcześniej, oczywiście w każdym procesie, w każdej klasie klientów będziemy te działania planowali inaczej. W przypadku klientów strategicznych, generujących rzeczywiście dużą marżę dla naszego przedsiębiorstwa, te działania to będą telefony, Będziemy planowali, w jaki sposób z klientem możemy rozmawiać. Będziemy planowali scenariusze tych rozmów. W przypadku klientów innych będą to oczywiście pisma, SMSy. Te treści również musimy ustalić. Musimy również ustalić, kto będzie wykonawcą tych działań. Planując te działania, oczywiście poza aspektem skutku, który chcemy osiągnąć, czyli skrócenia tego cyklu rotacji należności, musimy uwzględnić też aspekty, takie jak formalno-prawny. Czyli aspekt związany z tym, że jeżeli będziemy planowali z danym klientem w momencie, kiedy nie będziemy mogli odzyskać tych należności, pójść do sądu, to w odpowiednim czasie muszą się pojawić takie dokumenty jak wezwania do zapłaty, yy, przedsądowe wezwania do, do zapłaty. Yy, chociażby jeżeli, jeżeli korzystamy yy, z jakichś baz danych, powiedzmy, czy to KRD, czyli wszystkich firm, które korzystają, yy, działają zgodnie z ustawą o biurach informacji gospodarczej, musimy również w, w takich pismach zawrzeć taką yy, informację. Jeżeli jesteśmy już, określimy te zadania, określimy te procesy i zadania ustawiliśmy w odpowiednich dniach w tych procesach, możemy rozpocząć działanie i wdrożenie tego w życie. Ale co najważniejsze, w tym momencie musimy pamiętać, że cechy skutecznej windykacji to nie jest rodzaj tych pism, stwierdzenia, które będą w tych pismach. Skuteczna windykacja polega na konsekwencji, że jeżeli to pismo określa jakieś konsekwencje, że klient zostanie wysłany do firmy windykacyjnej zewnętrznej i to firma windykacyjna będzie dalej z nim kontaktowała, te konsekwencje musimy realizować. Następnie musi być to systematyczne. Jeżeli planujemy blokadę dostaw do klienta 10 dni po terminie płatności, to za każdym razem musi być to wdrażane. I musi być to oczywiście nastawione na efektywność, czyli pracownicy, którzy nad tym pracują, rzeczywiście muszą mieć narzędzie, które kompleksową informacje dostarczy na temat należności, bieżącej sytuacji i historii kontaktów z danym klientem. Oczywiście, jeżeli jesteśmy do tego przygotowani, przed uruchomieniem tych procesów produkcyjnie bardzo ważnym elementem jest i dobrą praktyką jeszcze raz zweryfikować to z działem handlowym. Ponieważ to dział handlowy yy, będzie pierwszym działem, który dostanie rykoszetem yy, no, wyniki działania now naszej nowej polityki yy, windykacyjnej. To klienci niezadowoleni, klienci nierzetelni będą starali się wpłynąć na handlowców, na osoby, które yy, znają osobiście, na to, żeby tą politykę złagodzić, yy, żeby te konsekwencje nie były tak silne, żeby nie hamować rozwoju ich biznesu. W tym miejscu dobrą praktyką jest yy, określenie jednej osoby, kierownika. Ten, może nie kierownika indykacji, ale kierownika te, tego projektu wdrożeniowego, który będzie badał wszystkie odstępstwa od tej polityki. Bardzo dobrze w tej roli sprawdzają się dyrektorzy finansowi. Są to osoby, które jedno, zarówno mają świadomość sprzedaży i ważności sprzedaży dla firmy, ale również wiedzą o tym, jak bardzo istotnym elementem jest tutaj spływ należności, czyli spływ tych środków finansowych w odpowiednim dla nas czasie. Jeżeli mamy taką osobę określoną, to na pewno ona będzie w stanie jednoznacznie określić, czy dane odstępstwo jest możliwe do wykonania, czy nie powinno ono mieć miejsca. Tak działająca polityka zarządzania należnościami powoduje to, że rzeczywiście terminy płatności u klientów już w ciągu kwartału zaczynają być przewidywalne. Jeżeli jesteśmy w stanie przewidzieć średni termin płatności u danego klienta. Nawet jak ten średni termin płatności jest z pewnym opóźnieniem wedle terminów płatności określonych na, na fakturach, w bardzo prosty sposób możemy przewidzieć, kiedy ten klient spłaci należność, która się pojawiła. Oczywiście, średni termin płatności, jeżeli liczymy dla klienta, musimy koniecznie przeważyć to przez wartość należności. Tak, żeby faktury korygujące czy faktury o niskiej relatywnie wartości nie wpływały na średni termin płatności u klienta. Dzięki temu, że średni termin płatności liczymy dla każdego klienta, możemy przewidzieć nasz cash flow dla całego przedsiębiorstwa, przeliczając go po każdym kliencie indywidualnie. I wedle naszych badań jest to najbardziej skuteczny sposób, żeby przewidzieć realny wpływ środków finansowych do przedsiębiorstwa, wynikających oczywiście z należności, które już powstały. W tym miejscu chciałbym pokazać Państwu kilka elementów dotyczących naszego systemu i sposobów, w jaki udało nam się to zaimplementować. Pierwszym elementem jest to oczywiście klasyfikacja klientów, czyli podział całego naszego portfela klientów na odpowiednie podgrupy, na podgrupy, które będą wyróżniane polityką zarządzania należnościami, jaką wobec nich będziemy stosowali. Przykładowo mamy tutaj grupę klientów strategicznych, są to klienci, którzy wedle tej planszy mają obroty miesięczne powyżej 5 tysięcy czyli system Smart Reaktor będzie za każdym razem sugerował przypisanie klienta do tej klasy, jeżeli jego obroty miesięczne będą powyżej 5 tysięcy. Kolejnym ważnym elementem wyróżniającym każdą klasę są procesy, czyli są to schematy postępowania z danym klientem, czyli czasy, w jakich będziemy realizowali kolejne działania. Do procesów przejdę w późniejszym yy, czasie, żeby Państwu wytłumaczyć, w jaki sposób działają procesy. Kolejnym istotnym elementem yy, wyróżniającym klasy są tzw. schematy potwierdzeń. Które są konfigurowane zgodnie z kompetencjami, jakie dane osoby realizują w procesie. No i dla przykładu mamy blokady dostaw. W przypadku klientów strategicznych, decyzje o blokadach dostaw oczywiście podejmują dyrektorzy. Kolejnym elementem, o którym wspomniałem wcześniej, są procesy, czyli te schematy naszych postępowań. Mamy tutaj proces dla klientów VIP-owych. Na dole ekranu widzimy graficzną reprezentację tego procesu. Czarnymi punktami oczywiście zaznaczone są zadania. Smart Reaktor działa w ten sposób, że jeżeli przyjdzie odpowiedni dzień procesu, system Smart Reaktor planuje to zadanie. Jeżeli są to zadania automatyczne, czyli SMS-y, maile, zostanie to wysłane przez system bez udziału użytkownika, jeżeli są to oczywiście telefony, to system Smart Reaktor zgodnie z procesem zaplanowanym zaplanuje telefon łącznie ze schematem rozmowy, którą indykator, który bardzo często nie ma kontaktu osobistego z klientem, będzie w stanie przeprowadzić. Kolejnym elementem bardzo istotnym, jeżeli myślimy o systemie do zarządzania należnościami, jest to, żeby zbierał on wszystkie informacje o kliencie w jednym miejscu. Nie może być to system, który będzie wymagał przylogowania się do systemu księgowego, odnalezienia odpowiednich faktur i dopiero później planowania działań. Te wszystkie informacje na temat klienta, jego należności muszą być zebrane również w systemie. Mamy tutaj zakładkę dotyczącą przykładowego klienta i jego wszystkie dokumenty, dokumenty, które nie zostały spłacone. Co bardzo ważne, system smart reaktorów również wylicza odsetki, odsetki naliczone i odsetki wymagalne. Ten podział istnieje dlatego, że odsetki wymagalne pojawiają się dopiero w momencie, kiedy klient spłaci przynajmniej częściowo swoją należność. Odsetki naliczone są to odsetki, które są z założeniem, że klient dzisiaj by spłacił należność. To narzędziem może być wykorzystywane oczywiście do wystawiania not odsetkowych dla klientów, którzy po terminie spłacają swoje należności, ale może być również wykorzystane podczas negocjacji z klientem, żeby skrócić termin płatności. Kolejnym ważnym elementem oczywiście są zadania, czyli to, co system smart reaktor dla nas planuje, to, co mogą nam delegować nasi przełożeni, to, co możemy sami sobie zaplanować. Bardzo istotnym elementem jest to, że każde zadanie ma przypisane dokumenty, których dotyczy, czyli faktury, do których będziemy dzwonić, oraz po wykonaniu tego zadania możemy zapisać komentarz, czyli pozostawiamy pełną historię działań w systemie. Możemy w każdej chwili do niej wrócić i wszelkie ustalenia z klientem również mamy zapisane. Oczywiście wspomniałem wcześniej, że każdy nowy proces wymaga oczywiście analizy. W systemie Smart Reactor istnieje cały moduł analityczny, zawiera on 34 raporty podzielone na pięć grup. Raporty dotyczące klientów, gdzie możemy zweryfikować sytuację należności dotyczącą każdego klienta niezależnie. Raporty dotyczące należności, gdzie możemy weryfikować poziom należności i sytuację w firmie. Raporty dotyczące spraw sądowych, które ewentualnie prowadzimy, jeżeli windykacja wewnętrzna i działania wcześniej się okazały się nieskuteczne. Oczywiście dotyczące ubezpieczeń należności, bo trzeba wspomnieć, że to też jest bardzo ważny element zarządzania należnościami ich ubezpieczenia w systemie Smart Reaktor. Ten proces również jest obsłużony. No i raporty dotyczące pracowników, abyśmy mogli weryfikować, czy pracę, którą oni wykonują, wykonują skutecznie i czy są rzeczywiście systematycznie wykonywanej swojej pracy. Podsumowując już nasze krótkie tutaj webinarium, chciałbym, żeby Państwo zapamiętali, że cykl rotacji należności jest tak naprawdę elementem bardzo istotnym, wpływającym na płynność finansową. Przeterminowane należności wpływają bardzo na to negatywnie. Jeżeli mamy problem z procesami zarządzania należnościami i nie jesteśmy w stanie przewidywać realnego ich wpływu, to powinno być poddane analizie i ewentualnie modyfikacji. Można oczywiście wprowadzić nowe procesy zarządzania należnościami, można również te procesy, terminy płatności wydłużyć, tak jak wspomniałem wcześniej, w niektórych wypadkach jest to element wystarczający planując działania windykacyjne nie można tego projektu oczywiście prowadzić tylko i wyłącznie w dziale windykacji te działania powinny być planowane uwzględniając tak naprawdę wszystkie działy zaangażowane zarówno w działania operacyjne tak jak działa działy sprzedaży, w działania produkcyjne czy to działy logistyczne, które również mogą być odpowiedzialne za to, żeby te należności spływały w odpowiednim terminie przez oczywiście dostarczenie odpowiednich dokumentów dotyczących dostaw do klientów i tak dalej. Cechy skutecznej windykacji to oczywiście systematyczność, efektywność i konsekwencja. Wiele bardzo szkoleń jest dostępnych na rynku, które tłumaczą jak pisać wezwania do zapłaty. Z naszych badań wynika, że nie jest istotnym stwierdzenia, które są na wezwania do zapłaty. Najważniejszym elementem jest, żeby wykonywać to właśnie systematycznie i konsekwentnie. Wszystkie konsekwencje, które będziemy mieli zawarte w pismach i w korespondencji do klienta muszą być zawsze realizowane i klient nie może sobie zdawać z tego sprawy, że jeżeli skontaktuje się z handlowcem, to będzie można tą sprawę rozwiązać inaczej. Tylko takie działania doprowadzają do zmiany klienta patrzenia na naszą firmę i poprawy jego moralności płatniczej. Tutaj jest pytanie od Pani Aldony. Prośba o wyszczególnienie tych zadań, procesów, które w systemie są całkowicie zautomatyzowane. Yy, nie wiem, czy do końca zrozumiałem Panie pytanie, ale jeżeli chodzi o procesy, które są y, zautomatyzowane w systemie, to pierwszym bardzo ważnym procesem jest y, ocena klienta. Czyli system automatycznie y, ocenia poziom ryzyka klienta, ocenia również klasyfikację i sugeruje y, użytkownikom, y, jaką tutaj politykę y, zarządzania należnościami wobec tego klienta powinniśmy stosować. Chodzi tutaj oczywiście o y, klientów, którzy... Y, Chodzi tutaj o, o klientów, którzy są nierzetelni, którzy zmienia ich się sytuacja powiedzmy, finansowa i rzeczywiście, żeby doprowadzić do sytuacji sprzed wystąpienia problemów, trzeba najczęściej zmienić, zmienić podejście do klienta, zmienić proces, w którym dany klient jest obsługiwany. Oczywiście wspomniałem wcześniej, że procesy takie jak generowanie zadania automatycznych, czyli SMS-y, również w systemie Smart Reactor wykonywane są całkowicie automatycznie, bez potrzeby udziału osób z zewnątrz. Maile mogą być wysyłane automatycznie, bez udziału pracowników. Tak samo mogą być wykonywane faksy, jak również może być, system może wdzwaniać korzystając z IVR-u i rzeczywiście słownie informować naszych klientów. Narzędzie oczywiście rzadko stosowane, jednak e, niektórzy klienci na, na rynku e, usług powiedzmy B2, B2C z tego korzystają. Kolejnym elementem, o którym warto wspomnieć, jeżeli chodzi o działania operacyjne, e, to jest generowanie pism. Generowanie pism odbywa się całkowicie automatycznie. Współpracujemy z kilkoma tutaj firmami kancelaryjnymi, czyli mogą, żeby pisma mogą zostać wysłane do firm kancelaryjnych i te firmy zajmują się wydrukiem, e, kopertowaniem i wysyłką. Mam nadzieję, że udało mi się odpowiedzieć na Pani pytanie. Jeżeli chodzi o windykacje, tu się pojawiło pytanie dotyczące windykacji w sektorze B2B. Tak naprawdę, system Smart Reactor jest przystosowany tylko i wyłącznie do windykacji B2B. Wszystkie nasze wdrożenia dotyczą właśnie tego sektora. Nie skupiamy się na sektorze z klientami, z osobami fizycznymi.